domu, jak oglądamy filmiki z prezentacją o danym temacie, a w szkole go powtarzamy i ćwiczymy. Łatwo się uczyć samemu w domu niż w całej grupie, bo ciężej się skupić w całej grupie niż samemu. No i to chyba jest taka duża tego, największa zaleta. No, też myślę, że łatwiej się uczy przez słuchanie. Niektórzy są słuchowcami, niektórzy wzrokowcami. Jeśli ktoś woli słuchać, lepiej się tak mu uczy, no to jest dobry sposób. Jakiś minus? Raczej nie. A ja same minusy, bo według mnie na lekcji się więcej nauczymy niż w domu, bo możemy się skusić na przykład, żeby właśnie grać na komputerze i słuchać, a nie oglądać. No ta metoda ma, wydaje mi się, same plusy, bo nie musimy jakby siedzieć i jak inni przeszkadzają na lekcji, to tracimy czas, a w domu możemy siedzieć i patrzeć, oglądać i to nie ma jakiegoś większego problemu z tym. Albo taka też może być, że jak ktoś kogoś nie ma, to też łatwo sobie może nadrobić, no bo większość rzeczy, które pan mówi w tych filmikach, mówi pan też i na lekcjach. No to też jest taką dużą zaletą, no nie ma według mnie to wad. No ten sezon nauczyłem takich wad większych, to jest chyba dobre. Tylko mógłbym mieć lepszy mikrofon.